Witam Państwa, z Panem Panama się kłania z Casco Viejo. Tutaj mamy budynek Muzeum Kanału Panamskiego. I teraz Państwa zaproszę w kierunku wody. Tak szybko to przejechałem za 4 dolary i dolara propinę, czyli za 5, no bo to jest taka minimalna cena, no ale i tak się kłóciłem z różnymi taksówkarzami, żeby jak najtaniej zapłacić. Mam taką zasadę, że mam czas i nie muszę wziąć tą taksówkę, muszę wziąć, mogę wziąć inną. Na początku chciałem za 2 dolary, ale za 2 dolary to nawet takimi taksówkami, jak tu przyjechałem, takim totalnym rzęchem, to nawet tak mi się nie da. A to jest to, proszę Państwa, tu są odnowione, tu są takie, tu są takie, takie droższe historie. Proszę bardzo, to z jednej strony są odnowione, ale mi się bardziej podobają, no to jest takie nowoczesne, jak w Polsce socrealis, czyli nowoczesne, a to są takie te stare z takimi balkonami, także to jest dużo, dużo ciekawsze. Także czuję się jak na Buena Vista Social Club, z tego koncertu w Amsterdamie, taki jest video zrobione, muzyka Buena Vista Social Club i z Amsterdamu ten koncert i takie video może Państwo widzieli. Tam właśnie takich dwóch Niemców jadą sobie tym motorem z takim, z tą przyczepą boczną, no i tam radują się tym widokiem. Ja też się raduję tym widokiem, bo to jest coś wspaniałego. Te wszystkie uliczki, Casa Concora, Casa de Cultura i Artista Panameño. Tutaj właśnie widzę Państwo te balkony stare, już odnowione, ale to bardzo ładnie odnowione. Taki śmieszny deszcz jakby zaczął padać, to jest takie krople deszczu. No na tych na jakieś są kwiaty, a to proszę bardzo, chyba to kiedyś jakiś jeździł szynobus, nie wiem czy tramwaj czy coś innego, w pewnym sensie to jeździło będzie. Także mamy gringos and śmingos. No, to mi się podoba, właśnie takie niskie wejścia do budynku, proszę zobaczyć, taki właśnie widzę tutaj zielone takie wejścia, na górze balkony. No i tu uliczka też jest piękna. Ola? To też jest piękna uliczka. No, trochę wszystkiego. Także tutaj tych restauracji jest masa. We wszystkich nie mogę być. No, ale to przynajmniej do części zajrzę. Tu już widzę, witają pewnie. Więc pewnie chcą tego gringo, żeby wydał trochę u nich pieniędzy. A tu jest Diabolikos. No proszę bardzo. O. Policja de turismo, takimi samochodami elektrycznymi jeździ policja de turismo. Proszę bardzo, bandera, czyli flaga, a nie bandera z Ukrainy, także żeby nie mylić, proszę, jednego banderę z drugą banderą. Tak to wygląda, także to nie chcę, żeby było widło za długie, a już jest 3,5 minuty, nieważne. A to jest ministerio, no, po drugiej stronie policji jest Ministro de Governo. No i zbliżamy się do Vodas en Srodas. Będziemy kręcili wideo z innego miejsca. O, tam siedzą Panameños. No, także tak to wygląda. A po drugiej stronie jest już nie Casa Viejo, tylko Casa Nuevo. Tak ja nazywam je. Już są wieżowce. Pozdrawiam, Stanley Panama się kłania.